Ich freue mich, dass wir noch einmal zusammen sein dürfen und ich hier sein darf. Cieszę się z tego, że możemy tu być wspólnie zgromadzeni, a ja też mogę być wśród was. Wir wollen heute Abend einen Abschnitt aus dem Buch der Richter lesen. I dzisiaj wieczorem chcielibyśmy przeczytać urywek z Księgi Sędziów. Kapitel 9. 9 rozdział. Vers 7 bis 15. Od 7 do 15 wiersza. Und Vers 21. I wiersz 21. Księga Sędziów, 9 rozdział, od 7 do 15 wiersza i wiersz 21. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie: Słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy i Bóg słuchać was będzie. Zeszły się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla i rzekły do oliwki: Bądź naszym królem. Lecz oliwka rzekła do nich: Czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego: Nurze, zostań ty naszym królem. Lecz drzewo figowe odpowiedziało im: Czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu i mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do winorośli: Nurze, zostań ty naszym królem. Lecz winorośl odpowiedziała im: Czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły wszystkie drzewa do głogu: Nurze, zostań ty naszym królem. A głóg odpowiedział drzewom: Jeżeli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu. A jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu. 21. Potem umknął Jotam, zbiegł i poszedł do Beer i zamieszkał tam, chroniąc się przed Abimelechem, swoim bratem. Vielleicht ist es gut, zuerst ein paar einleitende Gedanken zu sagen. Może będzie dobrze, jeśli na początku powiemy kilka wprowadzających myśli. Das Buch der Richter spricht besonders in unsere Zeit. Ta Księga Sędziów ze szczególnym znaczeniem przemawia też i w naszych czasach. Wir lesen einmal den letzten Vers des Buches. Przeczytajmy ostatni wiersz tej księgi. 21, vers 25. To jest ostatni, 21 rozdział, ostatni, 25 wiersz. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Wir könnten auch heute sagen, es gibt keinen König in unserer Mitte. My też i dzisiaj możemy powiedzieć, nie ma wśród nas króla. Ist das ein Nachteil? Ale czy to jest jakaś strata? Nein. Nie. Aber wir Menschen sehen es oft als Nachteil. Ale my ludzie bardzo często to właśnie traktujemy jak jakąś stratę, brak jakiś. Wir haben gerade in dieser Woche erlebt, dass die katholische Kirche ohne Papst war. Akurat w tym tygodniu żeśmy to mogli też i słyszeć, że Kościół katolicki był bez papieża. Aber wir werden heute Abend anhand des 9. Kapitels sehen, was Gott möchte von uns. Ale dzisiaj wieczorem dowiemy się na podstawie 9 rozdziału Księgi Sędziów, czego Bóg sobie życzy od nas. Der zweite Satz sagt, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Drugie zdanie tego ostatniego wiersza z tej księgi brzmiało: a każdy czynił to, co było dobre w jego własnych oczach. Und ich glaube, dass das heute auch für uns eine große Gefahr ist. I ja myślę, że to i w dniach dzisiejszych jest dla nas wielkim niebezpieczeństwem. Wir hören oft den Satz: Warum kann ich das nicht machen? Das ist doch meine Sache. My bardzo często przecież słyszymy takie zdanie od innych:
Ale dlaczegoż bym miał tego nie zrobić? To jest moja własna sprawa. Wie war die Situation im Buch der Richter? A jak wyglądała sytuacja w tej, opisana w tej Księdze Sędziów? Das Buch beginnt damit, dass Josua gestorben ist. Księga ta rozpoczyna się od tego zdarzenia, że Jozue zmarł. Und dann gibt es keine Nachfolge von Josua. A potem możemy stwierdzić, że nie ma następcy, który by był po tym Jozuem. Wir können das mit der heutigen Zeit vergleichen, nachdem die Apostel gestorben waren. My możemy to porównać z dzisiejszymi czasami, że potem, gdy apostołowie już zmarli, gab es keine apostolische Nachfolger. To nie było następców apostolskich na tej ziemi. Aber Gott wollte durch sein Wort uns führen und den Heiligen Geist. Ale Bóg chce nas prowadzić przez swoje słowo i przez Ducha Świętego. Wenn wir das Buch Josua und das Buch Ruth vergleichen, i gdy porównamy między sobą te dwie księgi, Jozuego i Księgę Sędziów, Richter und Josua und Richter, Entschuldigung. Ich habe gut gesagt. Okay. Dann sehen wir in Josua, to możemy to stwierdzić, że w tej księdze Jozuego das ganze Volk kämpft wie ein Mann. Cały naród izraelski walczył jak jeden mąż. Im Buch der Richter kämpft ein Mann für das ganze Volk. A w Księdze Sędziów oglądamy to, że walczy jeden mąż za cały naród. Nämlich immer der jeweilige Richter, den Gott gegeben hat. Mianowicie zawsze ten w tamtym czasie darowany przez Boga sędzia. Wir können in dem Buch Richter eine immer wiederkehrende Spirale feststellen. My w tej Księdze Sędziów możemy stwierdzić, że jest tutaj coś takiego jak ciągle powracająca sytuacja, jak taka spirala okrągła. Und da sind fünf Punkte, fünf Schritte. I możemy zauważyć, że zawiera ona pięć punktów albo pięć kroków. Wir schlagen einmal Kapitel 2 auf, Vers 11. Otwórzmy drugi rozdział i spójrzmy na 11 wiersz. Das ist der erste Schritt, die erste Phase. To jest pierwszy krok, pierwsza faza. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Drugi rozdział, 11 wiersz. Auch wir stehen immer wieder in der Gefahr, wenn eine gute Zeit gewesen ist. My też ciągle na nowo znajdujemy się w tego rodzaju niebezpieczeństwie, że gdy był jakiś dobry okres czasu, dass unsere Herzen etwas kälter werden. Że nasze serca zaczynają się oziębiać. Wir haben keinen Götzen im Garten oder im Haus stehen. Wprawdzie może nie mamy bożka, który stoi u nas w ogrodzie albo mamy go w domu. Aber es gibt genug Dinge, die uns ablenken von Gott. Ale w naszym świecie jest wystarczająco dużo rzeczy, które nas mogą odciągnąć albo skierować od Boga. Was tut nun Gott? A co wtedy Bóg czyni? Lässt er uns? Czy On nas zostawia tak, abyśmy tak żyli? Das wäre das Schlimmste. Byłoby to najgorszą z możliwych rzeczy. Aber wen der Herr liebt, den züchtigt er. Bo wiemy, że kogo Pan miłuje, tego też i doświadcza albo ćwiczy. Und das kommt in Vers 14. I to możemy stwierdzić w wierszu 14, gdy Pan wychowuje. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela. Wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów, i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Er schickt eine Prüfung, eine Züchtigung. Pan zesłał właśnie tego rodzaju ćwiczenie, czy karcenie, albo doświadczenie. Nicht um uns zu ärgern. A nie czyni to po to, aby nas zgorszyć, sondern um die Zuneigung zu Gott, zu dem Herrn Jesus wieder zu wecken. Ale On czyni to po to, aby naszą przychylność do Boga na nowo wzbudzić. Und wir lesen das am Ende von Vers 18.
I możemy przeczytać też i pod koniec 18 wiersza. Denn der Herr ließ es sich gereuen wegen ihrer Wehklage und ihrer Bedrücker. Ostatnia część tego zdania z 18 wiersza. Gdyż Pan litował się nad ich skargami, na ich gnębicieli i ciemiężców. Der Jesus weckt unsere Zuneigung und wir beten zu ihm wieder. To Pan Jezus właśnie wzbudza naszą przychylność czy skłonność do Niego i to On sprawia, że my zaczynamy znowu do Niego się modlić. Und dann lesen wir in Vers 16 und der Herr erweckte Richter. A w wierszu 16 czytamy: wtedy Pan wzbudzał sędziów. Der Herr schenkt einen Weg aus diesem Weg der, des Niedergangs heraus. To Pan podarował drogę wyjścia z tej sytuacji, która prowadziła w kierunku staczania się do upadku. Wenn wir einmal kurz uns die Richter anschauen, gdybyśmy się krótko przyjrzeli wszystkim sędziom, dann waren alle Richter schwach. To stwierdzimy, że wszyscy ci sędziowie z tej księgi to byli ludzie stosunkowo słabi. Die hätten wir uns alle nicht ausgesucht. Z całą pewnością my byśmy sobie takich przywódców nie wyszukali. Zum Beispiel Otniel heißt es, er war links. Er hatte die linke Hand stärker als die rechte. Na przykład o Otnielu wiemy, że był to mężem leworęcznym. Miał lewą rękę mocniejszą niż prawą. Ein Richter hat mit einem Rinderstachel gearbeitet. A jeden ze sędziów pracował czy zwyciężał za pomocą ościenia, jaki używa się w stosunku do bydła. Einmal handelt Gott durch eine Frau, durch Deborah. A raz Bóg zaczął działać przez niewiastę, mianowicie przez Deborę. Und wir wissen genau, dass das eigentlich nicht die Weise Gottes ist. I my na pewno dokładnie o tym wiemy, że to z całą pewnością nie jest ten zasadniczy sposób działania Boga. Wenn der Teufel sich ein Gefäß aussucht, was er benutzen will, jeżeli diabeł sobie wyszuka jakieś naczynie, które on chciałby użyć do swoich celów, dann achtet er vor allen Dingen auf äußere Qualität. To przede wszystkim zwraca uwagę na te zewnętrzne cechy, na jakość tego człowieka. Was für unsere Augen anziehend ist. I patrzy na to, co i dla naszych oczu byłoby pociągające. Aber Gott hat das Schwache ausgewählt. Ale Bóg właśnie wybrał to, co jest słabe. Und so werden wir auch immer in den Versammlungen, in den Zeugnissen finden. I tak też i my ciągle na nowo będziemy mogli w zgromadzeniach o to właśnie stwierdzić, dass wir auch da schwache Gefäße haben. Że również i w zgromadzeniach mamy właśnie takie słabe naczynia. Aber nicht um es zu schanden zu machen, sondern damit Gott stark gemacht wird. Ale te naczynia nie są słabe, aby były ku niesławie, ale po to, aby mógł Bóg swoją siłę objawić. Wir müssen noch einen fünften Punkt jetzt nehmen. Musimy również i wziąć pod uwagę jeszcze kolejny, piąty punkt. Diese Spirale, die wir gerade besprochen haben, gibt es siebenmal im Buch der Richter. Ta spirala, o której przed chwilą żeśmy mówili, ona powtarza się siedmiokrotnie w tej księdze sędziów. Und jetzt kommt etwas sehr erschütterndes. I teraz powiem coś, co jest bardzo wstrząsające. Vers 19 in Kapitel 2. Przeczytajmy 19 wiersz w tym drugim rozdziale. Besonders die Betonung auf mehr als ihre Väter. Also den Vers lesen, aber mehr als ihre Väter. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie. Jeszcze gorzej niż ich ojcowie. Das Böse geht immer einen Schritt weiter. Zło zawsze posuwa się w kierunku zła jeszcze krok dalej. Za każdym razem jeden krok dalej. Und es erreicht niemals wieder das Niveau von früher.
i nigdy nie osiąga tego poziomu, który był poprzednio. Jetzt könnte man ja sagen, warum sind wir denn überhaupt noch hier? To może ktoś by teraz mógł powiedzieć, no to dlaczego my w ogóle jeszcze tutaj jesteśmy? Wenn es immer nur runtergeht, jeżeli wszystko stacza się w dół, ein Bruder hat das einmal so beschrieben, jeden z braci kiedyś to tak opisał obrazowo, wir sind auf einem Schiff, das sinkt. My znajdujemy się na okręcie, który cały czas tonie. Aber es ist noch nicht untergegangen. Ale on jeszcze nie zatonął. Es ist wahr, dass die Christenheit insgesamt bergab geht. To prawda, że całe chrześcijaństwo w ogóle na całym świecie stacza się w dół. Aber das bedeutet nicht, dass jeder von uns persönlich auch abwärts gehen muss. Ale to wcale nie oznacza, że każdy z nas osobiście również też musiałby się staczać w dół. Sondern zu aller Zeit hat Gott immer einen Überrest gegeben. Ale po wszystkie czasy zawsze Bóg miał zachowaną taką resztkę dla siebie. Und wir sagen nicht, wir sind Überrest. I my nie mówmy, że to my jesteśmy tą resztką. Sondern wir möchten die Kennzeichen tragen, dass Gott sich zu uns bekennen kann. Ale mówmy, że my chcemy na sobie nosić takie cechy charakterystyczne, do których Bóg mógłby się przyznać. Gehen wir jetzt zu Kapitel 9. I teraz przejdźmy do 9 rozdziału tej księgi. Und stellen den Zusammenhang einmal her. I chciałbym przedstawić teraz tło tego, co tutaj przeczytaliśmy. In Kapitel 9 wollten sie keinen Richter mehr haben, sondern einen König. W 9 rozdziale lud już nie chciał mieć sędziego. Oni postanowili, że teraz potrzebny im jest król. Es sind die Nachkommen von Gideon. To było już potomstwo Gedeona. Und Gideon war ein gutes Gefäß für Gott. A Gedeon był dobrym naczyniem dla Boga. Aber am Ende hat der Erfolg ihm Negatives gebracht. Ale pod koniec jego życia, sukces jego życia doprowadził go do rzeczy, które były negatywne. Und das hat sich auch ausgewirkt in seinem Leben als Vater und Mann. I to również też objawiło się w jego życiu jako ojciec i jako mężczyzna. Gideon hatte 70 Söhne, lesen wir in Kapitel 8. W 8 rozdziale możemy przeczytać, że Gedeon miał 70 synów. Und sie wollten das, was Gideon getan hat, nachmachen in der nächsten Generation. I oni chcieli dokonać w następnej generacji tego, co osiągnął w poprzedniej generacji Gedeon. Aber bei Gott gibt es kein Erbe. Ale u Boga nie obowiązuje dziedzictwo. Wenn ein Bruder eine Aufgabe hat, dann bedeutet es nicht, sein Sohn bekommt auch die Aufgabe. Jeżeli jakiś brat otrzymuje od Boga zadanie do spełnienia, to wcale to nie oznacza, że to zadanie również dziedziczy jego syn. Es kann schon mal sein, dass es eine ähnliche Aufgabe ist, aber es ist nicht so automatisch. Może się zdarzyć, że potomstwo otrzymuje takie czy podobne zadanie od Boga, ale to wcale nie oznacza, że to dzieje się automatycznie. Hier tritt Abimelech jetzt hervor, ein Sohn von Gideon. Tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się Abimelech, jeden ze synów tego Gedeona. Und er tötet alle seine Brüder. I on zabił wszystkich swoich braci. Nur einer bleibt übrig. Tylko jeden jeszcze pozostał przy życiu. Von dem haben wir heute gelesen. Jotam. I o tym właśnie dzisiaj żeśmy czytali, a on miał na imię Jotam. Und wir lesen von Jotam den Zusatz der Jüngste. I również czytamy przymiotnik określający tego Jotama najmłodszy. Da sehen wir wieder, den hätten wir nicht ausgesucht. I tu znowu w tym wypadku widzimy, że my byśmy tego akurat nie wybrali. Aber gerade den benutzt Gott jetzt.
Ale okazuje się, że akurat takiego teraz znowu Bóg używa. Was bedeutet sein Name? A co oznacza w tłumaczeniu jego imię? Sein Name bedeutet, der Herr ist vollkommen. Jego imię oznacza Pan jest doskonały. Wir erleben auch in unserer Zeit manchmal schwere Dinge. My również w naszych czasach przeżywamy czasami bardzo ciężkie rzeczy. Aber wichtig ist, egal was passiert. Ale ważne jest to, że nieważne co się zdarzy. Dass wir festhalten, der Herr ist vollkommen. Abyśmy tego mocno się trzymali, że Pan jest doskonały. Wir können das nicht immer mit der gleichen Überzeugung sagen. My nie będziemy może potrafili tego zawsze z takim samym przekonaniem powiedzieć. Heute war in Deutschland eine Beerdigung. Dzisiaj w Niemczech odbywał się pogrzeb. Ein Familienvater, 44 Jahre alt. Ojciec pewnej rodziny, który miał dopiero 44 lata. Drei Kinder. Miał trójkę dzieci. Ist mit dem Auto tödlich verunglückt. On zginął w czasie wypadku samochodowego. Und heute war die Beerdigung. I dzisiaj był właśnie jego pogrzeb. Es ist schwer jetzt zu sagen, der Herr ist vollkommen. I na pewno jest to trudne, aby w takiej sytuacji powiedzieć, Pan jest doskonały. Für die Familie, für die Witwe. Szczególnie dla całej rodziny, a z szczególnym podkreśleniem tej wdowy. Das können wir gut verstehen, dass das nicht einfach ist. My na pewno to dobrze rozumiemy, że to nie jest wtedy łatwo. Aber grundsätzlich müssen wir, dürfen wir das festhalten und tief glauben. Der Herr ist vollkommen. Ale zasadniczo my musimy się tego przez całe życie mocno trzymać i w to wierzyć. Pan jest doskonały. Und in der Ewigkeit werden wir das sehen. Bo dopiero w wieczności będziemy w doskonałości to oglądali. Jotam geht jetzt auf einen Gipfel, auf einen Berg. Jotam teraz udał się na szczyt pewnej góry. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo er hingehen kann. Es gibt zwei Berge. Były dwie możliwości, na które on musiał wybrać, bo były do dyspozycji dwie góry. Wenn wir das fünfte Buch Mose aufschlagen, gdybyśmy otworzyli piątą księgę Mojżeszową, oder auch Josua 8, albo ósmy rozdział księgi Jozuego, dann sehen wir, dass die Stadt im Tal gelegen ist. To stwierdzimy, że to miasto znajdowało się w dolinie. Und dass es einen Berg Ebal gab und einen Berg Gerizim. I że po dwóch stronach były dwie góry. Z jednej strony góra Ebal, a po drugiej stronie Gerizim. Der Berg Ebal ist der Berg des Fluches. Ta góra Ebal jest również nazwana górą przekleństwa. Der Berg Gerizim ist der Berg des Segens. A góra Gerizim jest nazywana górą błogosławieństwa. Wir sehen, dass die Stadt Sichem hinterher Abimelech zustimmt. My widzimy również, że to całe miasto Sichem również też i wybrało sobie tego Abimelecha. Aber wo stellt sich Jotam trotzdem hin? A pomimo tego, że został wybrany Abimelech, to spójrzmy, gdzie stanął ten Jotam. Er geht trotzdem auf den Berg des Segens. Pomimo tego, co się zdarzyło, on poszedł na tą górę błogosławieństwa. Ich bin überzeugt, ich wäre auf den Berg des Fluches gegangen. Ja jestem przekonany, że jak ja bym miał wybierać, to ja bym poszedł na tą górę przekleństwa. Wir sehen, dass der Jesus Jotam in dieser einmaligen Situation benutzen möchte. Widzimy z tego, że Bóg w tej jednorazowej sytuacji akurat chciał tego Jotama wykorzystać do tego. Er taucht nur hier einmal auf. A on tak poza tym to w tej Księdze Sędziów tylko raz jeden jedyny tu w tym zdarzeniu się pojawia. Und dann lesen wir nie mehr etwas von ihm. I nigdy więcej już o nim nigdzie nie czytamy. Es ist ein
sehr großer Gegensatz zu Elia da. Jest on tutaj bardzo wielkim przeciwstawieństwem Elizeusza. Elia hat gedacht, ich bin allein übrig geblieben. Eliasz, a nie Elizeusz. Eliasz myślał w swoim życiu, och, ja sam jeden jako wierzący człowiek zostałem z całego odstępnego narodu. Aber es waren noch 7000 da. Ale Bóg musiał mu powiedzieć, że zostawiłem sobie jeszcze 7000. Jotam war wirklich alleine. Ale Jotam rzeczywiście był jeden jedyny. Er hätte sagen können, fliehen. On by mógł przecież powiedzieć, szybko uciekać trzeba. Aber er geht auf den Berg. Ale on wszedł na tą górę. Bestimmt mit pochendem Herzen und zitternden Knien. Z całą pewnością, z bijącym sercem i z drżącymi kolanami wchodził na górę. Wir finden im Neuen Testament ein ähnliches Beispiel. W Nowym Testamencie znajdujemy opisany podobny przykład. In Offenbarung, in den Sendschreiben. W Księdze Objawienia, w tych rozdziałach, gdzie są te listy do zborów. Kapitel 2, Vers 13. I czytamy w drugim rozdziale, w 13 wierszu. Am Ende. Pod koniec tego wiersza. In den Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch ist. Pod koniec tego 13 wiersza. Kiedy Antipas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Antipas heißt einer gegen alle. Antipas to imię tłumaczy się jeden przeciwko wszystkim. So hat sich bestimmt Jotam auch gefühlt. Z całą pewnością również i tak czuł się Jotam. Es gibt vielleicht auch einmal Situationen, wo du denkst, ich bin stehe alleine. Z całą pewnością są też w życiu takie sytuacje, że może ktoś pomyśli, ja teraz stoję całkowicie osamotniony. Aber vertraue auf den Herrn. Ale wiedz wtedy, że ufaj Panu. Er hat einen Weg auch in einer schwierigen Situation. Bo on ma drogę wyjścia również i z tej trudnej sytuacji. Er erzählt jetzt eine Geschichte. I czytamy, że Jotam opowiada tutaj zmyśloną historię. Mit Bäumen. I opowiada o drzewach. Bäume sind in der Bibel ein Bild von Regierung. Drzewa w Biblii są obrazem sprawowania rządów. Zum Beispiel bei Nebukadnezar in Daniel 4. Na przykład, jeśli chodzi o Nebukadnezara, opisanego w czwartym rozdziale Księgi Daniela. Oder im Matthäus 13, dass die Christenheit, das Reich der Himmel, ein großer Baum wird. Albo z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, gdzie tam czytamy o tym, że chrześcijaństwo stanie się właśnie takim wielkim drzewem. Hier möchte Gott durch Jotam dem Volk Israel etwas vorstellen. Tutaj właśnie przez Jotama Bóg chciał całemu ludowi izraelskiemu coś przedstawić. Es ist immer, wenn Gott etwas sagt, mit vielen Bedeutungen verbunden. Bo zawsze, jeżeli Bóg coś mówi, to połączone jest to z wieloma znaczeniami. Als erstes ist es hier eine Illustration von Abimelech. Po pierwsze, jest to tutaj ta opowieść ilustracją, trafną ilustracją tego Abimelecha. Abimelech war ein Dornstrauch. To właśnie Abimelech był takim głogiem, takim krzakiem. Das wird aus dem Kapitel krzewem. Cierniowym. Es wird aus dem Kapitel sehr klar. To z całego tego rozdziału bardzo jasno też wynika, gdybyśmy go cały przeczytali. Die zweite Bedeutung ist, dass es auch eine prophetische Weise gibt. Ale drugie znaczenie tego jest też i takie, że również istnieje ten kierunek proroczy. Abimelech ist auch ein Bild vom Antichrist. Bo Abimelech jest również obrazem Antychrysta. Aber das ist nicht heute so wichtig, wollen wir heute nicht betrachten. Ale dzisiaj nie będziemy w tym kierunku prowadzili dalej rozważania. Es hat auch uns etwas zu sagen. Bo to zdarzenie również ma coś nam do powiedzenia. Und damit wollen wir uns etwas beschäftigen. I właśnie tym kierunkiem chcielibyśmy się dalej zajmować.
Ich stelle euch eine Frage. Ja chciałbym wam postawić pytanie. Wer von euch möchte gerne Dornstrauch sein? Któż z was chciałby być właśnie takim krzewem, który ciernie ma? Ihr müsst aufzeigen jetzt. Ihr müsst jetzt aufzeigen. Euch melden. Proszę, zgłoście się. Podnieście rękę do góry. Oder möchte keiner Dornstrauch sein? A może nikt z was nie chciałby być takim cierniem? Wir sehen, wie einfach die Bibel ist. My możemy zauważyć, jak prostą, łatwą do zrozumienia jest Biblia. Keiner von uns möchte wirklich Dornstrauch sein. W rzeczywistości żaden z nas nie chciałby być takim krzewem z cierniami. Aber wenn wir mal an die letzte Woche denken, ale gdy pomyślimy o ostatnim tygodniu, waren wir da wirklich niemals Dornstrauch? Czy rzeczywiście ani razu nie byliśmy właśnie jak taki kłujący krzak? Der Dornstrauch ist ein Bild von unserer alten Natur, vom Fleisch. Bo taki kłujący krzak, on jest obrazem naszej starej ludzkiej natury, naszego starego ciała. Und wir wissen nur zu genau in unserem eigenen Leben. A na pewno sami o sobie dokładnie wiemy z własnego życia, wie oft die Dornen hervorkommen. Jak często właśnie my wypuszczamy tego rodzaju ciernie. Vielleicht habe ich einen großen Stress auf der, im Beruf. Może musiałem przeżyć bardzo duży stres w wykonywanym przeze mnie zawodzie. Und ich komme nach Hause. I przychodzę do domu. Und meine Frau merkt, dass da Dornen sind. I moja żona to zauważa, że cały jestem właśnie jak taki kłujący krzew. Oder wir denken an eine Besprechung unter Brüdern. Albo pomyślmy sobie na temat rozmowy wśród braci. Sind dann immer keine Dornen da oder gibt es auch schon einmal Dornen? Czy my nie niekiedy nie byliśmy właśnie tacy w tej rozmowie jak krzew kłujący? Und das Schwierigste ist, einem fleischlichen Auswuchs geistlich zu begegnen. I najtrudniejszą sprawą jest to, aby właśnie takim pędom cielesnym, tym cierniom, wyjść naprzeciw w sposób duchowy. Der Dornstrauch übertreibt auch. Wir lesen vom Dornstrauch, sagt, es gibt Schatten. My możemy też i stwierdzić, że ten głuk również przesadził w swojej mowie. On tutaj powiedział, że ja udzielę wam cienia. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder auch gerne verstecken gespielt habt. Nie wiem, ale zwykle dzieci lubią bawić się w chowanego. Aber bei einem Dornstrauch sich verstecken, das war nie so gut. Ale chować się wśród takich kłujących krzaków to z pewnością nie było dobrą rzeczą. Da waren die Stachel. Bo po pierwsze były to te kolce. Und ein Dornstrauch hat überhaupt nicht viel Schatten. A na pewno wiecie, że też i taki krzew kłujący to nie dawał zbyt wiele schronienia, ukrycia i cienia. Und wir sehen das auch in der Geschichte von Abimelech. I my to też widzimy w całej tej historii Abimelecha. Aber wir wollen mitnehmen aus diesem Bild des Dornstrauches. Ale my chcielibyśmy to ze sobą zabrać, oglądając właśnie obraz tego głogu kłującego. Bedenken wir, wie wir uns in unserer Umgebung verhalten. Zawsze pomyślmy sobie, w jaki sposób my mamy się zachować w naszym otoczeniu. Wir wissen, dass es nicht schön ist, ein Dornstrauch zu sein. My wiemy doskonale o tym, że nie jest to rzeczą piękną, aby być dla innych kłującym krzewem. Aber die Theorie und die Praxis ist oft weit auseinander. Ale również też bardzo często musimy to stwierdzić, że teoria i nasza praktyka w życiu to często są od siebie oddalone. Schauen wir uns jetzt lieber die positiven Beispiele an. Ale teraz może chętniej spójrzmy na te pozytywne przykłady. Wir finden drei Bäume, die zuerst gefragt werden.
Tu czytamy o trzech rodzajów drzew, które najpierw otrzymały tego rodzaju pytanie. Oliwenbaum. Czytamy tutaj o drzewie oliwnym. Feigenbaum. Czytamy tutaj o figowcu. Und den Weinstock. I czytamy o winorośli. Wenn wir diese Früchte oder diese Bäume uns anschauen, gdy my popatrzymy na owoce i na te drzewa, które przynoszą te owoce, dann sind es die Früchte des Landes, in das Gott Israel führen wollte. To z całą pewnością stwierdzimy, że to właśnie są te owoce tego kraju, do którego Bóg chciał wprowadzić swój naród. Und diese Früchte, diese Bäume haben auch eine geistliche Bedeutung. I te owoce, jak również i te drzewa, mają też w sobie duchowe znaczenie. Aber wir finden zwei Merkmale bei allen dreien gleich. Ale dwie cechy znajdujemy takie same w przypadku wszystkich trzech drzew. Alle drei Bäume sprechen davon. Wszystkie te trzy drzewa mówią o tym, wenn sie König werden sollen, że jeżeli miałyby być królem, dann müssen sie, dann nehmen sie ein Königtum an, müssen aber etwas anderes aufgeben. To one wprawdzie mogłyby przyjąć tą godność królewską, ale w zamian niestety musiałyby wyzbyć się czegoś. Der Olivenbaum die Fettigkeit aufgeben. Na przykład drzewo oliwne musiało wyzbyć się swojej tłustości. Der Feigenbaum die Süßigkeit aufgeben. Drzewo figowe musiałoby pozbyć się swojej słodyczy. Der Weinstock den Most aufgeben. A winorość musiałaby pozbyć się swojego moszczu. Das bedeutet in der Anwendung, a to oznacza, jeżeli to zastosujemy w naszym życiu, wenn wir uns einen Platz anmaßen, jeżeli my sobie przywłaszczymy jakieś miejsce, den Gott uns nicht gegeben hat, miejsce, które nie zostało nam przydzielone przez Boga, dann entsteht auf der anderen Seite ein Vakuum, eine Lücke. To z jednej strony widzimy, że w tym naszym starym miejscu powstanie pewien brak, luka powstanie. Dann sagen alle drei Bäume, sollen wir schweben, schweben. A wtedy też i czytamy o wszystkich tych trzech drzewach, czy my mamy unosić się albo bujać nad pozostałymi drzewami? Und wir müssen nicht gut in der Schule aufgepasst haben. I z pewnością, jeśli byśmy źle w szkole uważali na lekcjach, um zu wissen, dass ein Baum Wurzeln braucht, to byśmy też nie wiedzieli o tym, że drzewo, żeby żyło, to potrzebuje też swoich korzeni. Ein Baum ohne Wurzeln ist schnell kaputt. Bo drzewo, które nie miałoby korzeni, bardzo szybko przestałoby żyć. Und so ist es ganz wichtig für den Gläubigen, dass fest und tief gewurzelt ist. I dlatego też jest to bardzo ważną rzeczą dla każdego wierzącego, że musi być bardzo mocno i głęboko ukorzeniony. Wie in Psalm 1 gepflanzt an Wasserbächen. Tak jak czytamy w Psalmie 1, jako drzewo, które jest zasadzone nad strumieniami wód. Und ich möchte an einem Beispiel aus dem Lukas-Evangelium zeigen. A ja chciałbym na właśnie przykładzie jednego tutaj cytatu z Ewangelii Łukasza pokazać, wie schnell es gefährlich wird, wenn wir den Boden verlieren. Jak szybko to może być dla nas niebezpieczną rzeczą, jeżeli my stracimy grunt pod nogami. Es geht um die Jünger. Właśnie chodzi o uczniów. In Kapitel 9. W 9 rozdziale możemy przeczytać Vers 46. W 46 wierszu Łukasza 9:46 przyszło im też na myśl, kto by z nich był największy. Hier entsteht eine Überlegung. Tutaj powstaje tylko myśl. Was passiert, wenn diese Überlegung nicht
sofort zu Ende gebracht, weggetan wird. Co stanie się, jeżeli tego rodzaju myśl natychmiast nie zostanie przerwana? Wir schauen einmal in Kapitel 22. Spójrzmy jeszcze raz w tej samej Ewangelii do 22 rozdziału. Vers 24. 24 wiersz. Łukasza 22-24. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Es ist nur ein Wort anders. Tu tylko jedno słówko jest inne. Im ersten Vers war es eine Überlegung. W pierwszym wierszu czytaliśmy o tym, że oni myśleli o tym. Im zweiten war es schon ein Streit. A teraz w drugim wierszu na ten sam temat czytamy o tym, że pomiędzy nimi już był spór. Wenn wir den Platz verlieren, schweben. Jeżeli my swoje miejsce opuścimy i zaczniemy unosić się, albo tak jak tu mamy w Sędziów w 9 rozdziale, bujać nad innymi, dann wird aus einem Überlegen schnell eine Tat. To wtedy bardzo szybko z myśli przechodzi się do złych czynów. Was bedeutet nun der Olivenbaum? A co to oznacza w ogóle drzewo oliwne? Wir finden die Oliven, den Olivenbaum oder die Bedeutung von Gottes Wort selbst erklärt. My możemy stwierdzić, że znaczenie drzewa oliwnego zostało wyjaśnione też przez same Słowo Boże. In Zachariah 4. Mianowicie w księdze proroka Zachariasza w 4 rozdziale. Dort finden wir ein Bild, was der Prophet sieht. Tutaj czytamy o pewnym widzeniu, które miał ten Zachariasz. Und dann sieht er Ölbehälter und sieben Lampen. Wir können jetzt nicht alle Verse lesen. On widzi tutaj pojemnik z oliwą, on widzi siedem lampek. Nie możemy teraz całego tego zdarzenia czytać z braku czasu. Und die Bedeutung finden wir dann später in Vers 6. Am Ende, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Ale znaczenie tego wszystkiego możemy znaleźć pod koniec 6 wiersza w 4 rozdziale Księgi Zachariasza, gdzie czytamy: nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Das ist etwas ganz Wichtiges auch für unsere Beziehungen. To jest też i bardzo ważna rzecz też i dla wszystkich rzeczy związanych z nami. Manchmal denken wir, es geht nur mit Kraft jetzt. Es geht jetzt nur noch mit Kraft. Wir müssen jetzt einmal durchgehen. My czasami myślimy, że tą sprawę możemy załatwić tylko i wyłącznie siłowo. Aber das gibt meistens viele Scherben. Ale w większości przypadków, gdy tak postąpimy, to powstaje bardzo dużo potłuczonych skorup. Gott sagt nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. A Bóg powiedział nie przez moc, nie przez siłę, ale przez mojego ducha. Es ist menschlich gesprochen einfacher, wenn ein König da ist. Po ludzku mówiąc, to może byłoby to rzeczą prostszą, gdyby zaistniał właśnie król. Aber zu warten, bis der Geist uns führt, was richtig ist, ist schwieriger, weil wir abhängig sind. Ale czekać tak długo, aż nas duch poprowadzi, to jest dla nas bardzo trudną rzeczą, bo to wymaga tego, abyśmy okazali się, że jesteśmy ludźmi zależnymi od Pana. Aber das ist die Weise, wie Gott jetzt heute handelt. Ale to jest właśnie sposób, w jaki Bóg dzisiaj działa. In Galater 5 Vers 22 finden wir die Frucht des Geistes. W Galacjan w 5 rozdziale w 22 wierszu mamy wymienione wszystkie owoce ducha. Und wir können sagen, wir wollen nicht Dornstrauch sein, ja? I my możemy powiedzieć, z jednej strony my nie chcemy być takim krzewem kłującym, tak? Aber wir wollen lernen, Olivenbaum zu sein. Ale z drugiej strony my musimy się też i uczyć, jak być drzewem oliwnym. Und so müssen wir jeden Tag überlegen, bringen wir die Frucht des Geistes.
I każdego dnia musimy się nad tym zastanawiać, czy my przynosimy te owoce ducha. Ein Stück der Frucht des Geistes ist. A jednym z tych, jednym kawałkiem tego owocu ducha to jest to, Sanftmut. Aby być łagodnym. Ich denke, wenn wir diesen Punkt schon einmal nehmen, haben wir genug zu lernen. Ja myślę, że gdy weźmiemy pod lupę tylko ten jeden punkt, to mamy bardzo dużo do nauczenia się. Es ist interessant, nebenbei bemerkt. Tak, tylko pobocznie chciałbym to wspomnieć. Jest to rzeczą bardzo interesującą. Dass im Alten Testament Könige, Priester und Propheten mit Olivenöl gesalbt worden sind. Że w Starym Testamencie królowie, kapłani i prorocy byli namaszczani właśnie oliwą, olejem. Und der Jesus ist König, Priester und Prophet. A Pan Jezus jest i królem, i kapłanem, i prorokiem. Und wir wissen, dass auch er mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist. I my również to wiemy, że on został też namazany Duchem Świętym. Als er auf diese Erde gekommen ist und sich hat taufen lassen. Wtedy, gdy on przyszedł na tą ziemię i wtedy, gdy dał się ochrzcić. Davon spricht auch das Speisopfer in 3. Mose 2. O tym też i obrazowo mówi ofiara z pokarmów w 3. Księdze Mojżeszowej w 2. rozdziale. Da steht gemengt mit Öl. I tam możemy przeczytać w stosunku do tej ofiary z pokarmów, że ona też miała być zaczyniona oliwą. Und gesalbt mit Öl. I namaszczona oliwą. Einmal ist der Jesus vollkommener Gott. Z jednej strony Pan Jezus jest doskonałym Bogiem, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit labhaftig. Bo w nim zamieszkała w pełni cała pełnia bóstwa cieleśnie. Kolosa 2, vers 9. Kolosjan 2 rozdział 9 wiersz o tym mówi. Und einmal ist der Jesus als Mensch auch versiegelt worden, gesalbt worden mit dem Heiligen Geist. Ale również z drugiej strony Pan Jezus jako człowiek on został zapieczętowany albo pomazany Duchem Świętym. Es ist also immer sehr wichtig, wenn wir so etwas vor uns haben wie Olivenbaum. A więc jest to dla nas rzeczą bardzo ważną. Gdy mamy przed sobą takie drzewo oliwne, uns in der ganzen Schrift damit zu beschäftigen, abyśmy postanowili wyczytać wszystkie wiersze z całego Pisma Świętego, które mówią na ten temat, um die Bedeutung eines solchen Wortes zu verstehen, aby zrozumieć dogłębnie znaczenie tego jednego słowa. Gehen wir zum nächsten Baum. I teraz przejdźmy do następnego drzewa. Der Feigenbaum. Tutaj czytamy, że następnym drzewem było drzewo figowe. Der Feigenbaum kommt schon im Garten Eden vor. I ten figowiec już pojawia się w ogrodzie Eden. Adam und Eva haben sich Blätter von den Feigenbäumen genommen und haben sich ein Kleid gemacht. To właśnie Adam i Ewa użyli liści z drzewa figowego, aby spleść sobie przepaski, gdy upadli w grzech. Das ist die erste Religion. I to możemy zauważyć, że to jest już pierwsza religia. Es ist Gott gefallen auf einem eigenen Weg. Bo to oznacza podobać się Bogu na swojej własnej drodze. Aber das geht nicht. Ale tak nie może być. Ich weiß nicht, ob ihr auch Bäume in eurem Garten oder auf eurem Grundstück habt. Nie wiem, czy macie też i drzewa w swoich ogrodach albo na tych działkach, gdzie mieszkacie. Aber normalerweise hat man einen Baum, um Frucht zu haben. Ale jest to rzeczą przecież normalną, że po to sadzi się drzewo, aby korzystać z jego owocu. Der Jesus sagt in Matthäus 21. A Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, dass der Feigenbaum nur Blätter hat. Że to drzewo figowe miało tylko liście. Und er wollte ihn abhauen. I Pan Jezus chciał, aby to drzewo było ścięte. Der Feigenbaum spricht besonders vom Fruchtbringen. A ten figowiec szczególnie obrazowo mówi o przynoszeniu owocu. Die Blätter zeigen ein Bekenntnis.
Bo liście, one pokazują tylko zewnętrzne wyznanie. Es gibt Menschen, die können an dem Blatt alle Bäume unterscheiden. Są tacy ludzie, znawcy botaniki, którzy na podstawie liścia potrafią określić, jakie to drzewo. Und wir können auch äußerlich vielleicht sehen, dass du dich zum Christentum bekennst. I my możemy na przykład zewnętrznie to zauważyć, że ty należysz do chrześcijaństwa. Aber Gott möchte Frucht sehen. Ale wiedz, że Bóg chce widzieć owoc. Es kommt im Neuen Testament dreimal der Ausdruck vor, wir schlagen ein Beispiel auf, Frucht der Gerechtigkeit. Trzykrotnie w Nowym Testamencie pojawia się to określenie owoc sprawiedliwości. I tylko jednemu z tych miejsc przyjrzyjmy się. Filipa 1, vers... I czytamy o tym w liście do Filipian w pierwszym rozdziale. 9 bis 11. Od 9 do 11 wiersza. Filipian, pierwszy rozdział, od 9 do 11 wiersza. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Wir sollen also prüfen, was das vorzüglichere ist. A więc my mamy zadanie, aby sprawdzać, doświadczać to, co jest właśnie bardziej godne pochwały. Wir machen es oft umgekehrt. A my bardzo często to czynimy odwrotnie. Darf ich das auch noch? Darf ich das auch noch? I często pytamy, czy to wolno mi jeszcze? Czy tam to wolno mi? Aber das ist ein Bewegen auf dem Tellerrand. Ale gdy tak pytamy, to to oznacza, że to tak jakbyśmy się poruszali tylko po brzegu talerza. Und dann ist es schnell, dass wir herunterfallen. I jakże szybko może się zdarzyć, że my z tej krawędzi talerza spadniemy na zewnątrz. Wir sollen auf den Herrn Jesus schauen und prüfen, was das Bessere, was das Schönere ist. My mamy patrzeć na Pana Jezusa i sprawdzać, co jest lepsze, co jest piękniejsze i tego się trzymać. Was bedeutet nun Frucht der Gerechtigkeit? I co to oznacza tak w rzeczywistości owoc sprawiedliwości? Die Frucht von etwas, was recht, was gut bei Gott ist. To jest owoc czegoś, co jest dobre, co jest prawe w oczach Bożych. Und das ist als erstes verbunden mit Gehorsam. I po pierwsze, on łączy się z posłuszeństwem. Wir nehmen ein Beispiel aus dem Propheten Jeremia. I weźmy, przeczytajmy jeszcze przykład z księgi proroka Jeremiasza. Ihr könnt zu Hause einmal den ganzen Abschnitt lesen aus Kapitel 24. Proszę, przeczytajcie jeszcze w domu cały ten rozdział 24 księgi Jeremiasza. Da sind zwei Körbe mit Feigen. Czytamy w tym rozdziale, że były dwa kosze pełne fig. Ein Korb mit schlechten Feigen, ein Korb mit guten Feigen. Jeden kosz wypełniony dobrymi figami, a drugi wypełniony złymi figami, niedobrymi. Und in Vers 5 einmal lesen heißt es dann. A teraz przeczytajmy w piątym wierszu. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku dobremu. Szósty i siódmy wiersz. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich, a nie zburzę. Zasadzę ich, a nie wykorzenię. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. I będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawróci się do mnie całym, nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Gehorsam führt dazu, mich zu erkennen.
Posłuszeństwo prowadzi do tego, że ja siebie samego poznaję. Wenn wir nämlich einmal Kapitel 21 dazu lesen, gdy z tej samej księgi jeszcze przeczytamy z 21 rozdziału, das Volk Israel stand vor einer Schwierigkeit, cały lud izraelski znalazł się w pewnej trudnej sytuacji. Der Feind kommt, stwierdzili, że zbliża się do nich nieprzyjaciel und hat Jerusalem belagert. I on otoczył ich miasto Jerozolimę. Und das Volk war ja im verheißenen Land. A przecież ten cały naród znajdował się w obiecanym kraju. Aber es war in einem falschen Zustand. Ale cały ten naród znajdował się w złym stanie. Ähnlich wie hier im Buch der Richter. Podobnie jak właśnie o tym czytaliśmy w tej Księdze Sędziów. Und jetzt hat Gott zu dem Volk gesagt in Vers 8, Jeremia 21, Vers 8. I teraz Bóg zwraca się do tego narodu w 21 rozdziale Jeremiasza, w 8 wierszu. A ludowi temu powiedz, tak mówi Pan, oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Und in Vers 9 heißt es dann, wer in der Stadt bleibt, wird sterben. I w 9 wierszu czytamy dalej, kto pozostanie w tym mieście, zginie. Und wer weggeht, wird leben. A kto zaś wyjdzie, ten będzie żył. Und das genau ist jetzt in Kapitel 24 die Anwendung. Die schlechten Körbe, die Feigen in dem schlechten Korb, waren die, die geblieben sind. I to jest dokładnie ilustracja tego, co znajdujemy w 24 rozdziale, o czym żeśmy czytali, o tych dwóch koszach tych fig. Te figi, które były złe w tym jednym koszu, to są ci, którzy pozostali w tym mieście. Und die guten Feigen sind die, die auf das Wort Gottes gehört haben. A dobrymi figami są ci, którzy posłuchali Słowa Bożego i wyszli z tego miasta. Gehorsam bedeutet nicht immer alles zu verstehen. Posłuszeństwo to wcale nie oznacza, że my zawsze musimy wszystko rozumieć, to czemu mamy być posłuszni. Gott hat nicht in Kapitel 21 erklärt, was jetzt in Vers Kapitel 24 sagt. Bóg również też temu ludowi nie wyjaśnił tego, co dzieje się w tym rozdziale 21. gdy dał im taki obraz, o którym czytaliśmy w 24 rozdziale. Gott möchte zuerst, dass wir gehorsam sind. Bóg najpierw chce, abyśmy my byli posłuszni. Und wenn wir gehorchen, dann führt uns auch weiter. A Bóg wtedy, gdy my posłuchamy Go, będzie nas prowadził dalej. So ist das auch oft bei Eltern mit ihren Kindern. Bardzo często tak też i czynią rodzice w stosunku do swoich dzieci. Ich kann einem kleinen Kind nicht alles genau erklären. Bo przecież nie jestem w stanie małemu dziecku wszystko wyjaśnić. Wir können das manchmal beobachten, wenn wir andere Eltern zum Beispiel in einem Geschäft sehen. My czasami możemy takie sytuacje obserwować w stosunku do innych ludzi, gdy oni zajmują się swoimi dziećmi, na przykład w sklepach. Ich habe einmal eine Mutter mit ihrem Sohn gesehen. Ja kiedyś widziałem matkę ze swoim synem. Der Sohn war vielleicht ein oder zwei Jahre alt. Syn może miał roczek albo dwa. Er wollte unbedingt Hundefutter kaufen. On koniecznie pokazywał, że chce kupić tę karmę dla psów. Und die Mutter hat immer wieder gesagt, du weißt doch, wir haben zu Hause überhaupt keinen Hund. A matka mu ciągle na nowo tłumaczyła, no przecież ty wiesz, że my w domu nie mamy psa. Aber der Junge wollte unbedingt die Packung haben. Ale ten chłopczyk koniecznie chciał akurat tą paczkę. Und sie hat wieder gesagt, du weißt doch genau, wir haben zu Hause überhaupt keinen Hund. A matka ciągle na nowo powtarzała, no przecież wiesz, że w domu nie mamy pieska. Ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch im Geschäft steht. Ja nie wiem, czy ona może jeszcze i po dziś dzień nie stoi w tym sklepie. Aber das ist nicht der Weg. Ale z całą pewnością możemy stwierdzić, że to nie jest właściwa droga.
Wenn das Kind größer wird, wird es verstehen, dass es eine Dummheit gemacht hat. Bo gdy dziecko dojrzeje troszeczkę, to z całą pewnością będzie wiedziało, że to, co ono żąda, to jest głupotą. Aber als Kind muss ich zuerst gehorsam lernen. Nie, ja jako dziecko muszę najpierw nauczyć się posłuszeństwa. Und so ist es auch im Glauben. I dokładnie tak samo też jest we wierze. Gott möchte gehorsam. Bóg chciałby, abyśmy byli posłuszni. Und dann können wir durch gehorsam Frucht bringen. A wtedy będziemy dopiero mogli przez to posłuszeństwo przynieść owoc. Also wir wollen nicht durch das Fleisch geleitet werden. A więc nie chciejmy być prowadzeni przez nasze własne ciało, sondern durch den Heiligen Geist, ale chciejmy być prowadzeni przez Ducha Świętego und durch gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. I poprzez posłuszeństwo w stosunku do Słowa Bożego. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. I teraz możemy przejść do ostatniego punktu. Der Weinstock. Mianowicie do winorośli. Das Wort Gottes erklärt sich auch hier selber. Słowo Boże też i w tym miejscu samo siebie wyjaśnia. Wir lesen in Vers 13, dass der Wein, der Most, die Götter und Menschen erfreut. My czytamy również w tym samym 9 rozdziale o tym, że winorośl, czyli ten moszcz z tej winorośli, on rozwesela bogów i ludzi. Freude ist aber in der Bibel nicht immer gleich. Ale radość w Biblii to nie jest zawsze jednakowa. Hier ist die menschliche Freude angesprochen. Tutaj mowa jest o typowo ludzkiej radości. Und deswegen durfte zum Beispiel ein Nazir in 4. Mose 6 keinen Wein trinken. I dlatego też było przepisane w 4. Księdze Mojżeszowej, w 6. rozdziale, że ten człowiek, który postanowił być Nazarejczykiem, jemu nie było wolno pić i spożywać owoców winorośli. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es auch ein Bild ist von der geistlichen Freude. Ale my również wiemy z Nowego Testamentu, że winorośl jest obrazem również też i tej duchowej radości. In Johannes 15 hat der Jesus auch das Bild des Weinstocks. W Jana w 15 rozdziale Pan Jezus też używa tego obrazu winorośli. Wir sind die Reben. I mówi do uczniów, że my jesteśmy tymi gałązkami tej winorośli. Und gerade Johannes sagt an vielen Stellen, damit eure Freude völlig sei. Po to, tak jak to Jan na wielu miejscach swoich pism mówi, aby radość wasza była pełna. Es ist eine Frage an uns. I teraz możemy postawić sobie pytanie. Kann man in unserem Leben Freude im Herrn sehen? Czy w moim życiu można zobaczyć radość w Panu? Oder ist das nicht der Fall? Albo nie występuje to. Wir dürfen als Christen Freude ausstrahlen. My możemy jako chrześcijanie promieniować radością. Die Kinder singen ein Lied. A dzieci nasze śpiewają z pewnością też i taką pieśń. Freude steckt an. Że radość jest zaraźliwa. Und wir erleben das schon auch manchmal, wenn wir ein Kind haben, was ganz herzlich lachen kann. A to bardzo często możemy doświadczyć, gdy będziemy akurat w obecności takiego dziecka, które chętnie i głośno, serdecznie się śmieje. Dass die anderen Kinder angesteckt werden. To możemy zauważyć, że bardzo szybko inne dzieci są tym zarażone. Aber es geht nicht hier nur um Lachen. Ale przecież tutaj nie chodzi tylko o same śmianie się. Sondern es geht um eine tiefe Herzensfreude. Ale tutaj chodzi o głęboką radość w sercu. Und so ist die Frage, ob wir wirklich durch den Geist geleitet werden, dem Wort gehorsam sind und Freude im Herrn haben. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy prowadzeni przez Ducha i czy mamy radość w sercu i Freude im Herrn. I czy mamy radość w Panu?
Ich möchte mit einem Beispiel aus dem Neuen Testament schließen. I chciałbym teraz na zakończenie podać jeszcze przykład z Nowego Testamentu. Wo wir das finden in einem kleinen Brief. Co możemy znaleźć zapisane w jednym małym liście? Dritte Johannes. To jest trzeci list Jana. Dort finden wir zwei Brüder. Tam czytamy o dwóch braciach. Einmal Diotrephes. Po pierwsze czytamy o Diotrefesie. Diotrephes wollte gerne der erste sein. Ten Diotrephes bardzo chętnie chciał być właśnie człowiekiem, który staje na pierwszych stanowiskach. In Vers 9, ja? Czytamy o tym w wierszu 9. Wir könnten auch sagen, der gerne der König sein wollte. Więc możemy powiedzieć w porównaniu z tą Księgą Sędziów, jest to człowiek, który tak chętnie chciałby być królem. Und wir sehen, wie der Apostel Johannes gegen ihn spricht. I możemy o tym przeczytać, jak apostoł Jan tutaj wyraża się przeciwko takiemu nastawieniu i takiemu człowiekowi. Und er hat sogar andere Brüder aus der Versammlung gestoßen. Czytamy nawet o tym, że on innych braci wyłączał ze zgromadzenia. Aber jetzt finden wir in dem gleichen Brief das Gegenteil. Ale w tym samym liście, krótkim liście, znajdujemy też i przeciwstawieństwo do takiego człowieka. Gaius. Mianowicie czytamy tu o Gajusie. Und wir lesen von dem Apostel Johannes, dass er immer wieder sagt, ich freue mich, zum Beispiel in Vers 3, denn ich habe mich sehr gefreut. A sam apostoł Jan wyraża to tutaj wielokrotnie w tym krótkim liście, że ja cieszę się. Na przykład w trzecim wierszu uradowałem się bowiem bardzo. Gaius hat nicht Brüder weggestoßen, sondern Brüder aufgenommen. A Gaius braci nie wyłączał. On przeciwnie, braci przyjmował. Der erste sein wollen wir alle gerne. Wir wollen alle gerne der erste sein. My z całą pewnością wszyscy mamy takie usposobienie, że chcielibyśmy być w życiu pierwszym. Aber der Jesus sagt in Lukas 22, dass wir dienen sollen. A Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, że my powinniśmy być takimi, którzy chętnie służą. Der Jesus kann uns helfen, dass wir den richtigen Platz einnehmen. A Pan Jezus tylko może nam w tym dopomóc, abyśmy zajęli właściwe miejsce. Wenn jeder seinen Platz einnimmt, i wtedy, gdy każdy zajmie swoje własne miejsce, wenn jeder gerne dienen möchte, i jeżeli każdy będzie chętny do służenia, dann können wir erleben, dass auch heute eine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und untereinander gut möglich ist. To wtedy też i przeżyjemy w obecnych czasach, że jest to możliwe, aby istniała społeczność pomiędzy nami a Panem Jezusem, ale również i społeczność pomiędzy nami wszystkimi. Wir brauchen seine Führung. A my potrzebujemy Jego kierownictwa. Das möchte der Jesus schenken. I oby nam Pan Jezus tego czy to podarował.